Koło gospodyń wiejskich w Kębłowie obchodziło swoje 40-lecie istnienia. Z tej okazji wręczono zasłużonym działaczom medale za zasługi dla rozwoju województwa zielonogórskiego. Jest to niecodzienna dzisiaj uroczystość. 40-lecie istnienia. W tym miesiącu w Kębłowie ośrodka wiejskich obchodzi 40 lat istnienia. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, m.in. burmistrz Olsztyna pan Andrzej Rogoziński, przewodniczący Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Zielonej Górze pan Benedykt Staszyński, przedstawiciele koła gospodyń wiejskich z Obry, medal Świętna. Order serca Matką Wsi, wręczono za symbol uznania za matczyny i zgodnie z życzeniem. Panie, życzę wszystkiego najlepszego powodzenia, zdrowia w życiu i w rodzinie. Panie Przewodniczący, życzę Pani dużo zdrowia, zadowolenia z życia i proszę prowadzić wnuczki dalej. Dziękuję. Wojewódzkiego Związku Kółek w Zielonej Górze. Życzę wszystkiego najlepszego. Ale też Panie Benedykcie, Panie Benedykcie. Wiejski w Kębłowie. W imieniu Kółka Rolniczego Dziękujemy za współpracę i liczymy na dalszą pomoc w Team Time. Kolejne życzenia. Za dotychczasową współpracę ze wszystkimi kołami. Mam nadzieję, że ta współpraca tak będzie trwać nadal, jak dotychczas.